Tak, mało mnie obchodzi, ile w międzyczasie jednostek stracę. Wszystko co mam leci, muszę mieć ten surowce w końcu, tak? Zabić te tanki. Sądzę, że nic już nie wątpi w tej chwili w potęgę mutaisków. Cofajcie. No, do cholery! Nie, mówcie co chcecie, a w takich warunkach napady ciężko pasować. Mówiąc takich, mam na myśli warunki, w których jednostki się nie słuchają, tak jak powinny. przepraszam. No, dajcie już spokój, co? Dobra, już powinien być spokój. No trudno, jednego koma centralnie zainfekuje, to straszne. Fenix właśnie to się rozpowiada. Jak to on woli wielkie epickie batalie niż takie zwykłe misje z tyłu. W stylu. Zakraść się, wykraść surowce, wrócić. Co ci poradzę, Fenix? Trochę kiepsko z surowcami stoję. Trochę. Dobra. Co mnie tu? Czy mógłbyś łaskawie mnie atakować moich domek? Dziękuję. Powiem tak, moim celem w tej chwili jest pozamiatanie z mapy wszystkiego, co nie moje. Biały zostawię na koniec, bo cholery mają battle zery, więc tak się nie bawię.
Zastanawiam się, czy mają tutaj jeszcze Marines w bunkrze. Nie, widać, nie. Tym lepiej. O, świetnie. Jeszcze ranki nie będą musiały chodzić na odległość 5 km. Jej. Tak, ktoś coś pisał, mało mnie to obchodzi, nawet pomimo tego, że to Valion. Mam nadzieję, że tego nie obejrzy. Ciągnę tę misję już plus minus 30 minut. Nie podoba mi się to. No i sami powiedzcie, czy mutejski nie są tak switacznie przepakowane? Dobra, w tej chwili mniej więcej wygląda tak, że cała dolna część mapy jest moja. Południowa, jak to woli. Niebiescy jeszcze? Możesz ty! Nie za dużo was tu. Gdzieś jeszcze są jakieś pokaźne złoża surowców? Tutaj od biedy? Tutaj są spore. Tu przede wszystkim, ale chyba moje overlordy nie mogą... Tak myślałem. Dobra, chodź się tu, ty chodź tu, ty chodź tu. Oczywiście nie porozdziela ich normalnie. No po co? A zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda u tych niebieskich. Jeśli nie mają tego za dużo, to coś im zrobię. Taki niemiły akuk ustawał do góry, jakie ma sobie misji? Zainfekuj komasę TD, a sobie misji, świetnie. Oh, I see. Absolute horror. I cannot live. I cannot die. Trust myself, but I always fail. O! Nie mają zamiaru tego bronić, tym lepiej na mnie. Czy po pomarańczowych zostaną mi jeszcze niebiescy i biali? Czego biali mają beceki? Mówię wam ludzie, uwielbiam beceki. A jeszcze bardziej uwielbiam walczyć z BCK-ami, mając tylko mutejski na składzie. Kiedy wieżyczka zaatakuje? Teraz! Dlatego robię wjazd. Kopcy, nie wchodzi Majka. A, bo z pomarańczowymi wygląda to, że ma spokój. Chociaż nie wiem czemu nagle tak jakby im AI stanęło. Nie robią żadnych jednostek, tylko wysyłają... spalej. Drugi dobrzy. Pomysłuję sobie, widzę naprawdę nic poza tym. Dziwne. Dziwne to zaiste. Zwłaszcza, że nie kojarzę, żeby tak się zazwyczaj działo. Teraz na ich czas, no może tak, ale... Dobra. To ile mi jeszcze tego zostało do zniszczenia? 50?
Wystarczy, że będę niszczył same Command Centery? Nie wiem. O, wow, straciłem. Jak mogłem sobie pozwolić? Au, to nie było mądre. Gini! Ciszej mnie tam! Jej. Boże. Ja wiem, że jestem jeszcze lekko chory, ale żeby aż taką chrypę mieć od tego. Zdrowa woda, sił ci doda. Boundless I feel. Boundless all my fears. Dobra, druga grupka mutalisków. Da się dobić się. Kurde, nie mogę. Help! Gdzie jest overload? Aż tak. O, jeszcze minę. Świetnie. Aż wolniej myśleć. Co by się stało, jakbym tam spróbował? Cholera. Aż chodź ci tu do jasnej. Wow, unikaj i niestety nie stanęło. Tak, jeszcze defensywną matrycę sobie, słuchajcie, jasne.